Daj nam nadzieję i pokój, abyśmy mogli z ufnością spojrzeć w przyszłość. Dziś potrzebujemy Twojego wsparcia. W chwilach, kiedy choroba ogarnęła nasze ciało i napełniła smutkiem nasze serca. O dobry pasterzu, który pośród zagubionych owiec wypatrujesz tych cierpiących na choroby i dolegliwości, ukochaj nas w swoim niezgłębionym miłosierdziu i przywróć nam zdrowie naszego ciała, abyśmy mogli dziękować Ci przez wszystkie dni naszego życia. Wyzwól nas od bolesnych cierpień, od nędzy chorób i wskaż światło w tym ciemnym tunelu. W czasie tej trudnej chwili, gdy serce skamieniało smutkiem i strachem, przynieś nam słowa wsparcia, które umocnią naszą wiarę i nadzieję w Twoją opiekę. Wyrwij nas z beznadziejności, abyśmy stali się świadkami Twojej mocy i łaski. O uzdrowicielu dusz i ciał, Twoje słowa jak łagodny balsam uzdrawiają najgłębsze rany. Oto teraz w pokorze oddajemy się pod Twoją opiekę, błagając Cię o wsparcie w tym trudnym czasie choroby. Ty, który zmartwychwstałeś z martwych, obiecujesz nam nowe życie, a my wierzymy, że Twoja obietnica jest prawdziwa. Oświeć naszą drogę, otocz ją blaskiem swojej boskiej miłości, abyśmy odnaleźli siłę, by walczyć z chorobą i pokonać ją dzięki Twojej łasce. O Zbawicielu, Ty, który przyszedłeś po to, byśmy mieli życie w obfitości, niech Twoje zbawcze ręce wyleczą nasze rany, zarówno te widzialne, jak i te ukryte. Niech Twe łaskawe oczy patrzące na nas będą jak promienie słońca, które otulają nas swoim ciepłem i miłością, dając nam nadzieję na lepsze jutro. Kiedy przemierzymy ciemne doliny choroby, nie pozwól, abyśmy utracili naszą wiarę, ale wzmacniaj nas, gdy będziemy zmęczeni, osłabieni. Ocal nas przed strachem i przemieniaj go w odwagę, abyśmy śmiało stawiali czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą choroba. Bądź naszym przewodnikiem w podróży ku zdrowiu. Prowadź nas na wody spokojne, gdzie dusza znajduje ulgę, a ciało leczy się z dolegliwości. Ty, który jesteś naszym przewodnikiem i lekarzem, prowadź nasze kroki do uzdrowienia, abyśmy mogli się cieszyć Twoim darem życia w pełni. Zwróć się ku Panu Jego mocy. Szukaj Jego oblicza zawsze. Wspieraj nas, o Boże, abyśmy z odwagą nieśli nasz krzyż i powierzali nasze choroby Tobie. Niech Twój krzyż stanie się naszym źródłem siły i nadziei, a nasza modlitwa niech będzie kojąca jak zapach kadzidła. Wzmocnij naszą wolę, abyśmy podążali Twoją drogą, nieustannie oddając Ci chwałę za Twoją opiekę i uzdrowienie. Niech nasza modlitwa stanie się aktem wdzięczności, a nasza choroba niech będzie okazją do głębszego zrozumienia Twojego boskiego planu. O wszechmocny i miłosierny, usłysz naszą modlitwę i otocz nas swoją opieką, abyśmy byli uzdrowieni i umocnieni w naszej wierze. Daj nam siłę, abyśmy przetrwali te trudne chwile i w pełni powrócili do zdrowia, aby dziękować Ci przez całą wieczność. O dobry pasterzu, który pośród zagubionych owiec wypatrujesz tych cierpiących na choroby i dolegliwości, ukochaj nas w swoim niezgłębionym miłosierdziu i przywróć nam zdrowie naszego ciała, abyśmy mogli dziękować Ci przez wszystkie dni naszego życia. Wyzwól nas od bolesnych cierpień i od nędzy chorób. Oto teraz w pokorze oddajemy się pod Twoją opiekę, błagając Cię o wsparcie w tym trudnym czasie choroby. Oświeć naszą drogę, otocz ją blaskiem w swojej boskiej miłości, abyśmy odnaleźli siłę, by walczyć z chorobą i pokonać ją dzięki Twojej łasce. W Tobie znajdujemy oparcie jak w skale niezachwianej.
Niech nasza ufność w Ciebie wzrasta jak kłosy na polach zbóż. Przywróć nam siły, ożyw nasze serca, byśmy stanęli na nogi i podążali ku pełnemu zdrowiu. Ty, który znałeś nas, zanim zostaliśmy stworzeni, widzisz nasze potrzeby i bóle. W Twojej obecności składamy nasze troski, ufając, że Twoja miłość nas uzdrowi. Niech Twoje błogosławieństwo spłynie na nas jak deszcz na pragnącą ziemię, a Twoje uzdrowienie niech nas oczyszcza, jak wiatr odświeżający powietrze. W Twojej obecności chcemy być odnowieni, jak rozwijające się liście na drzewie. Ty, który znałeś smak ludzkiego cierpienia, niech Twoje rany przemienią nasze rany. Niech Twe zmartwychwstanie da nam nadzieję na nowe życie, jak wiosna przynosi nadzieję po zimowej porze. Wyznajemy nasze słabości, ale wierzymy, że Twoja moc działa w nas, jak promienie słońca, które rozjaśniają ciemność. Nasze zdrowie oddajemy w Twoje ręce, ufając, że Twoje działanie jest jedynym, które naprawdę nas uzdrowi. Bądź naszym przewodnikiem jak gwiazda na niebie, prowadząc nas przez mroki choroby. Niech Twoje święte imię będzie naszą pieśnią, a Twoje błogosławieństwo niech nas otacza na każdym kroku. Ty, który jesteś wieczny, obejmij nas swoją miłością, jak matka obejmuje swoje dziecko. W tej modlitwie przenikamy do głębi, wierząc, że Twoja mądrość i dobroć nas prowadzą. Niech Twoje uzdrowienie przyniesie nam nową nadzieję, jak pierwsze promienie słońca o świcie. O niezmierzony, niech Twoje łaskawe oczy spojrzą na nas. Błagamy Cię, wejdź w nasze serca i przynieś nam uzdrowienie, byśmy mogli dziękować Ci przez wszystkie dni naszego życia. Amen. Zapraszamy Cię teraz do medytacji katolickiej, która pomoże Ci znaleźć zdrowie i ukojenie w czasie choroby. Wraz z tą praktyką duchową otwórzmy swoje serca na łaskę Bożą i zaufajmy Jego miłosierdziu w trudnych chwilach. Wspólnotę świętych, a przede wszystkim Matkę Boską, naszą opiekunkę, mamy przy sobie na tej wędrówce. Oczyśćmy teraz nasze serca z niepokojów, które nas otaczają i skupmy się na obecności Bożej w naszym wnętrzu. Wyobraźmy sobie teraz, że jesteśmy w miejscu pełnym spokoju i piękna. Może to być kościół, kaplica lub sanktuarium. Wizualizujmy święty obraz lub krzyż, który jest dla nas ważny i otacza nas swoją boską energią. Skupmy się na naszym oddechu. Wdech to Boża moc wypełniająca nasze ciało i duszę. Wydech to wypuszczanie z siebie wszelkich zmartwień i obaw. Czujemy, jak energia Boża oczyszcza nasze ciało, usuwając wszelkie dolegliwości i choroby. Jesteśmy teraz otwarci na uzdrowienie, które płynie z niebiańskiego Ojca. Przywołajmy obraz Matki Bożej, jaką lubimy najbardziej. Patrzmy na jej uśmiechnięte oblicze, pełne miłości i troski. Teraz zawierzmy nasze zdrowie i ukojenie Świętemu Duchowi, by prowadził nasze myśli, działania i decyzje na drodze do pełni zdrowia i wewnętrznego spokoju. Niech Duch Święty napełnia nasze serca odwagą i wytrwałością. W ciszy naszej medytacji wysłuchajmy teraz głosu Boga, który przemawia do nas przez serce. Może to być subtelne poczucie spokoju lub inspiracja, która napełnia nasze myśli. Bądźmy otwarci na to, co Bóg chce nam powiedzieć. Wyciszmy nasze myśli i skoncentrujmy się na Słowie Bożym,
czytając Pismo Święte, znajdujemy pociechę i mądrość, której bardzo potrzebujemy w chorobie. Warto rozważyć fragmenty, które przypominają nam, że Bóg jest lekarzem duszy i ciała. Pan mówi: ja jestem Pan, Twój lekarz. Księga Wyjścia. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię. Ewangelia według Mateusza. To On uzdrawia skruszonych sercem i opatruje ich rany. Księga Psalmów. Nawet w cierpieniu Bóg jest blisko nas, gotowy uzdrowić nasze dusze i ciała. W Jego miłosierdziu odkrywamy prawdziwe ukojenie. W trakcie choroby możemy często odczuwać samotność i bezradność. Skierujmy naszą uwagę na Matkę Boską Maryję, która jest wzorem cierpliwości i zaufania Bogu. Pamiętajmy o jej słowach do świętej Bernadety w Lourdes. Nie obiecuję Ci szczęścia na tym świecie, ale w następnym. Maryja rozumie nasze cierpienie i stoi u boku swych dzieci w chwilach próby. Zanurzmy się w jej łaskawej obecności, aby poczuć jej matczyną opiekę. Niech ta medytacja katolicka będzie naszą codzienną praktyką. Ustalmy czas na spotkanie z Bogiem w ciszy i modlitwie. Szukajmy wsparcia we wspólnocie Kościoła, zgłaszając naszą intencję do kapłana i braci i sióstr w wierze. Zapamiętajmy, że Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. Jego plan dla nas mogą czasami wydawać się niezrozumiałe, ale w oddaniu i zaufaniu odkryjemy Bożą mądrość i troskę nad nami. Zakończmy naszą medytację słowami modlitwy. Boże nasz Ojcze, Ty jesteś lekarzem naszych dusz i ciał. Przyjmij nasze cierpienie i przemieniaj je w źródło zbawienia. Daj nam siłę, abyśmy zaufali Twojej woli i odkryli Twoje miłosierdzie w naszych trudnościach. Matko Boża, módl się za nami, abyśmy zawsze byli wierni Twojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Pamiętaj, że jesteś kochanym dzieckiem Bożym, a On zawsze jest przy Tobie, w każdej chwili Twojego życia. Niech to doświadczenie pozostanie z nami, dając nam siłę i nadzieję, by żyć w harmonii z Bogiem i naszym zdrowiem ciała i duszy. Amen.